Dobra, siemano, dzień dobry, z tej strony Cyferdo, z kolejnym materiałem na moim kanale i gramy dzisiaj na kwadratowej masakrze, moi drodzy. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Granie, siema! Dzisiaj wam wyjaśnię, co będziemy dzisiaj robić, ponieważ odcinek z kwadratowej masakry postanowiłem, że wykorzystamy pewną budowlę. Sprawa wygląda tak, że jest tutaj creeper, którego ktoś zbudował i stwierdziłem, że chciałbym go wykorzystać do zrobienia odcinka. Tak, generalnie zanim ktoś inny go wysadzi. Więc zrobimy granie dzisiaj muzycznego pranka, słuchajcie, ponieważ na tym sezonie kwadratowej masakry podjąłem się grania, powiedzmy, z notblokami. Ważne jest, żebyście stawili łapę i suba, jeśli odcinek ci się spodoba i chcielibyście więcej materiałów z kwadratowej masakry, no to będziemy mogli więcej czegoś takiego robić. Generalnie też sobie jeszcze opowiadamy może tutaj, co się tam u mnie dzieje na kwadratowej i tak dalej. Oczywiście, jeśli chcielibyście śledzić kwadratową, to zapraszam serdecznie na transmisję na żywo, które dzieją się na takiej innej platformie. Nie będę mówił, bo YouTube nie lubi, może mnie uciąć. No i generalnie tworzymy najważniejszy mój projekt w historii, czyli szafę grającą. No ale generalnie postanowiłem, że będę sobie nagrywał takie odcineczki co jakiś czas z kwadratowej właśnie masakry. Zacznijmy więc budowę. Więc wracając, będziemy potrzebować, słuchajcie, repeateru. Będziemy potrzebować notbloku, będziemy potrzebować gliny. Będziemy potrzebować TNT. Sprawa wygląda tak, że muszę jeszcze skraftować trapchesta. Więc ja zacznę wykładanie, słuchajcie. No i zobaczcie sobie w sumie bliżej efektu końcowego, bo to trochę potrwa. Dobra, z góry powiem, że trzeba trzy tikowe repeatery, tiki tiki tu, tiki tiki ti robić. Co więcej, sama pułapka nie będzie od razu aktywowana przeze mnie. Byłbym very stupid, jakbym to zrobił. Ale ustawię sobie tutaj skrzyneczkę, jak wspomniałem, gdzie damy jakąś tabliczkę, no i po prostu poczekamy, aż ktoś to aktywuje. Przy okazji używam resource packa, słuchajcie, od razu wam go pokażę. No i to jest ten 3D notblock w ogóle, żeby widzieć, słuchajcie, jakie nutki mają notblocki i tak dalej. Creeper! Dobra, gdzie ja byłem? No i generalnie wszystko. Z tego wynika, że to już powinno być, więc podgłaśnię wam teraz Minecrafta, moi drodzy. No i sprawdzamy, czy granie melodia mi się udała. Jak na moje jest ideolos. Swoją drogą tu stragany zawitały, muszę wam pokazać. Ja chyba, nie, już żyć w sumie w ogóle nie ma. Tu jest dalej... Kurde, ziomek z życiami, ale ważniejszy jest ziomek z miodem. No ale w skrócie, jeśli jesteście subskrybentami na tej fioletowej platformie, to chciałbym wam powiedzieć, moi drodzy, taką od ciekawostkę, powiedzmy, że jeśli subskrybujecie na kanale tam, będziecie mieli opcję wchodzenia tutaj na serwer, co zresztą już kwadratowa bardzo tutaj nagłaśniała w jakiś sposób, ale ja oczywiście chcę o tym wspomnieć jeszcze na odcineczku, więc możecie zagrać razem ze mną, ale sprawa wygląda tak, że ja staram się co jakiś czas organizować coś dla graczy za murami, w sensie dla widzów. Dobra, pytanie, czy to działa? Nie no, działa perfekcyjnie. Dobra, teraz tak, podkładamy, kurde, rzecz pułapki, że tak to ujmę. Mam szczęście, że w tej chwili nie ma ludzi za bardzo tutaj, więc nikt mnie, kurde, nie przyuważy. Albo lepiej, napiszemy po prostu darmowe diaksy, bo blok diamentu będzie podejrzanie. Darmowe diaksy dla nobów. Czy ja właśnie napisałem nobów przez... Okej, okay, nie wnikamy. Dobra, nie wnikamy, jak coś tego nie było. Dobra, w każdym razie, Stinki ten chest, szczerze mówiąc. No ale cóż, no, że tak powiem, lepiej tego, kurde, ukrywać nie będę. Daję szansę osobie, która to otworzy, że da radę, kurcze blade, zatrzymać cały niepohamowany system. W
tym jednak czasie co? Przeciągamy sobie redstone'ik, powiedzmy, kawałek stąd. Dobra, ale jedna ważna rzecz, jak będę to przebudowywał, to też zdałem sobie sprawę, że lepiej odpiąć TNT tak bezpośrednio, bo taki jest mały powód, że jeśli przypadkiem aktywuję, no to mogę mieć problem, więc ja je zbieram, ja je podłożę sobie za chwilę. Na czym będzie polegać przebudowa? Mianowicie chcę zrobić, słuchajcie, system, który sprawi, że jeśli nawet się ktoś wycwani, oh yeah, no to i tak, kurczę, aktywuję całą tą pułapkę, nie? Tylko myślę, jak to zrobić, bo z racji, że nie ma za dużo miejsca, chyba będę musiał skopać to wszystko jedną kratkę w dół. I teraz tak, tutaj musi być redstone. Dobra, będę musiał obkopać całą okolicę tutaj prawdopodobnie, ponieważ chcę zrobić coś takiego, że jeśli ktoś nawet skapnie się, że to jest trap chest i go skopię w pewnym momencie, no to, że spadnie to na pół blok, słuchajcie, pół blok, jak to wiecie, możecie napisać w komentarzu. No ale w każdym razie, że striggeruje ten cały mechanizm tak czy siak. Tylko muszę zobaczyć, czy to będzie wystarczyło, słuchajcie, żeby zasilić cały system, jeśli puścimy sobie po prostu tak redstone, bo tutaj, kurczę, z samego trapchesta słaby sygnał idzie. Dobra, nie wiem, mam nadzieję, że zadziała to też w tą stronę w razie W. Okej, zadziałało. Na reszta planu jest prosta i, że tak powiem, kurczę blade, nie będę tutaj nakombinowywał jakoś specjalnie. Reszta wygląda w ten sposób, że dajemy tutaj płytkę naciskową w każde miejsce, powiedzmy takie. Tylko muszę to spiąć jakoś, kurczę blade, redstone'em. I pytanie moje, czy to nie aktywuje przypadkiem nie tego node bloka. No właśnie, aktywuje. Dobra, ważne, żeby wypełnić tą przestrzeń w razie W. I robimy sobie jeszcze jeden taki półblok. No i on już powinien zapewnić to, że jeśli coś faktycznie spadnie, no to albo przynajmniej aktywuje którąś z tych półbloków, albo, no, cokolwiek się zadzieje, co będzie tutaj miało przynieść zamierzony efekt, czyli triggerowanie całej tej pułapki. Wyjdę jeszcze na zewnątrz zobaczyć, jakby to było, jakbym, kurczę, blady się na przykład skapnął, że jest to pułapka. Dobra, no i powiedzmy, że się kapnę, że to jest trap chest, nie? I w tym momencie chcę go podkopać, więc niszczę sobie trap chesta, niszczę blok tutaj. Aha. Złapałem go. Przypałowo, szczerze mówiąc, troszeczkę. Na przykład rozwalę ten blok i on sobie spadnie. Okej! No i ty triggerujesz pułapkę w tym momencie, czyli zapoczątkowujesz całą reakcję łańcuchową. Może ktoś z was mi, słuchajcie, podrzucić później, jakby poprawił tą pułapkę, tak żeby na 100% zadziałała. Więc w tym momencie kładę tutaj blok diamentu. No i dobra, kurde, na bogato pranki, że tak powiem, nie? Mam nadzieję, że ktoś się ucieszy w każdym razie tutaj z tego wszystkiego. Misja jest tylko następująca, muszę to zabudować, żeby mi tu creeper żaden nie wlazł, bo jak tu creeper wlezie na to, to nie będzie zbyt przyjemne. Także no cóż, moi drodzy, przeciągamy jeszcze sobie redstone'ik, żeby wybuch był, powiedzmy, trochę oddalony. Wybuchnie sobie to, powiedzmy, w tym miejscu. Na wybuch myślę sobie tak, no, style TNT zostawię. Liczę jednak, że tutaj któreś, powiedzmy, z dalszych rzeczy zadziała, czyli albo zadziała ta pułapka i ktoś otworzy tą skrzynię, zanim cokolwiek sprawdzi. Albo aktywuję którąś z płytek naciskowych, spadając na nią. W późniejszym etapie, pewnie w kolejnym odcinku, zrobię wam update, czy komuś się udało wysadzić creepera. Dobra, ale wspominałem, że mam do was dzisiaj biznes w sumie i sprawę. Zmniejszyłem sobie te czanki, bo ten wieżowiec ze Skagewa serio przeszkadza mi obecnie. Ponieważ powstaje projekt, jak widzicie, maszyny grającej. Więc po pierwsze, puszczę wam wszystkie melodie. Napiszcie, czy wszystko kojarzycie. Znaczy, to możecie mi pisać akurat tu jedną melodię. Jeśli nie wiecie, co to za melodia, bardzo się cieszę. No i granie podsłuchu wszystkich melodyjek, możecie napisać w komentarzu, powiedzmy, czy kojarzycie, tylko proszę tak dyskretnie z tobą pierwszą, to wiecie, macie, że tak powiem, kreatywnie napisać, co to jest za pierwsza melodia. Pozostałe możecie normalnie. W każdym razie, słuchajcie, sprawa jest taka, że w przestrzeni tutaj w środku, nawet wam pokażę, w przestrzeni w środku w maszynie grającej mam jeszcze troszeczkę miejsca. Jak widzicie, jest tutaj kilka melodyjek. Granie będę kilka wymieniał na pewno później w czasie, z tego, co mi się wydaje. Ale pierwotny projekt maszyny grającej, jak widzicie, ma jeszcze troszeczkę miejsca tutaj. W każdym razie mam tutaj miejsce jeszcze na dwie przynajmniej melodie w górę, słuchajcie. No i sprawa jest, jakie melodie byście chcieli. Myślę sobie, że możecie zagłosować w komentarzach. Wybierzemy, powiedzmy,
wrzućmy takie głosy do głosowania sobie tutaj z komentarzy. No i sprawa jest taka, słuchajcie, że oczekuję, że napiszecie w komentarzu, jaką melodyjkę byście chcieli. Najlepiej jakby to była jakaś memiczna melodia i coś krótkiego, bo nie robię to, jak widzicie, całych piosenek. No ale mniej więcej taką mam sprawę do was z maszyną grającą. Sprawa jeszcze wygląda tak, że póki co nie ma tutaj panelu. W przyszłości chcę stworzyć panel tutaj przed całą maszyną grającą, który pozwoli wybierać nam piosenki stojąc po prostu z przodu, że nie będziemy musieli tutaj chodzić i przyciskać każdego przycisku, który jest po boku. No ale do tego, że tak powiem, jeszcze chwilę będę potrzebował na pewno. No bo tak jak wspomniałem, maszyna jeszcze jest, powiedzmy, na wykończeniu, pewnie na najbliższych streamach będę ją sobie wykańczał. By the way, nie da się ukryć, słuchajcie, że no, zadbałem troszeczkę, powiedzmy, o mój stan majątkowy na serwerze. Zresztą widzieliście moją ilość diamentów i tak dalej. I stwierdzam, że mam wszystko, czego bym chciał. Jedynie potrzebuję mending zrobić sobie jeszcze na mój trident. Daj sobie siekierę. Ale siekiera mnie tam póki co nie grzeje ziemi, jakbym to stwierdził. Więc póki co chciałbym sobie nałożyć, słuchajcie, efekt na mój trójząb. Żeby to zrobić, muszę zdobyć mending. W każdym razie w ogóle tutaj się strasznie ładnie robi na spawnie ostatnio. Zaczęło powstawać bardzo dużo projektów. W ogóle jest tutaj sklep ze slajmami. Ciekaw jestem, czy ktoś w ogóle kupił. Ja, ender chest! Trzeba w ogóle chyba wyłożyć do ender chesta sobie te diamenty. Ale to ja swoje ender chesty będę mógł zrobić. Oho, nikt nie kupił jeszcze slajmów. Ja tylko wnoszę o jedną prośbę, widzowie. Jeśli mamy tu jakiś widzów Zachy czy coś takiego, ja proszę tutaj w imieniu swoim, zróbcie mi jeden przystanek przy mojej bazie, bo mi naprawdę brakuje tego przystanku. Ja non-stop chodzę, kurde bele, trochę. Abym naprawdę chciał sobie wsiadać przy swoim własnym domku. Okej, okej. Nie! Było niebezpiecznie. Ja bym chciał wejść do Doskiego. Doski miał tu kiedyś gdzieś zejście. Zastanawiam mnie, gdzie jest zejście do Doskiego na dół. Ostatnio z Mangim coś pisałem, kurde bele. Pozdrawiam, drogo, pozdrawiam cię, Mangi, bardzo serdecznie. No i granie pisał, że tutaj po prostu jest powodzenia, jeśli chce wejść. I z tego co widzę, nie jestem pierwszym, który próbował tutaj wejść. Mamy też zasilony redstone w ogóle. O, dobra, widzę ich. Jesus, ja też chyba bym musiał sobie coś takiego w końcu zrobić. Jest mending, zatyszkę, co jest, kurde bele, panie. Nie no, to ja bierę. No i... Jesus, ile tu tych powiatów, co tu mamy? Powiat, Kolbuszowski, boże, jaki to jest? Kolbuszowski, okej. Proszowicki, Brzeziński, Robczycko-Sędziszowski. Ej, w ogóle jeśli ktoś z was widzów jest z jakiegoś z tych powiatów, napiszcie w komentarzu. Jestem ciekaw, czy mamy jakichś widzów. O, progi zwalniające, prawie wypadłem. W ogóle status creepera niewybuchnięty w dalszym ciągu. Więc kurczę blady, no powiem, jestem ciekaw, kiedy on wybuchnie w końcu. Mam przynajmniej nadzieję, że ktoś się na to złapie. Moi drodzy, cyk! Pięknie, ładnie. No i robimy sobie w ostateczności jędrek chest. Nareszcie mamy jędrek chest. Nie mogę się doczekać po prostu zrobienia sobie ender chesta. Ponieważ w tym momencie mogę wejść do mojego tajnego schowka, którego widział dzisiaj w sumie Mangi, więc cieszę się, że w końcu udało mi się zrobić ender chest. No i nareszcie, w końcu, po tylu godzinach gry na tym serwerze, mogę schować sobie rzeczy do ender chest. No ale będę czuł się tak o niebo bezpieczniejszy, jak będę wiedział, że moje rzeczy wylądowały w ender chestie i nie może mi nikt ich wyjąć tak przy okazji. Nie, ale tak serio mówiąc, między nami widzowie, ja tu wchodziłem parę razy dziennie i sprawdzałem, czy ktoś mi dla kontentu nie owalił skrzynki. Okej, słuchajcie, moi drodzy, także to by było na tyle w tym odcinku. Co drogą, te płyty mam przez to, że widzowie walili, kurczę, w creepery, będąc strejami. W każdym razie, moi drodzy, ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, stawcie łapę, subka, no i wpadniecie po więcej, piszcie mi, jak wam się podobał odcineczek. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Aktualizacja pranka po absolutnie wszystkim po nagraniu. Minęło jakieś półtorej godziny. I tak w sumie wszedłem sobie na serwer sprawdzić i w tym momencie Lokaj otworzył creepera. Lokaj, powodzenia w łataniu, nie? Tyle powiem. Sadgę, bo nie złapałem nikogo, kurde, na otwarciu tego, serio. No ale cóż, no, ktoś się złapał, tyle powiem, nie? Taki plus. No ale cóż powiem, no, Lokaj, diamentowy blok wzięty. No to powodzenia w naprawie tego creepera, nie? Ja się stąd umywam. Mnie tutaj oficjalnie w żadnym stopniu nie było.